Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją i Miasto Ostrów Mazowiecka 26 kwietnia zorganizowało konferencję pod tytułem Troska o dziedzictwo jako forma umocnienia wspólnoty lokalnej. Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitał burmistrz Jerzy Bauer, który jednocześnie odniósł się do motywu, jakim kierowano się organizując konferencję. Towarzyszy nam przekonanie ugruntowane, że to, co za nami, jest ważne, bo my z tych, którzy za nami, czy mniej, czy bardziej to doceniamy albo zauważamy, to już jest inna sprawa. Spotkanie było jednocześnie okazją do promocji pierwszego regionalnego pisma popularno-naukowego Rocznik Ostrowski. Więcej o Stowarzyszeniu Ludzie z Pasją opowiedziała prezes Eliza Drewnowska. Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją funkcjonuje od 2009 roku. Jest to organizacja pożytku publicznego. Jest stowarzyszeniem, która gromadzi i grupuje w swoim składzie ludzi, którym na sercu jest kultura, historia, przyroda, dziedzictwo, które my albo którzy nasi przodkowie zostawili nam. Dlatego organizacja nasza, stowarzyszenie prowadzi różną działalność, między innymi popularno-naukową. W stowarzyszeniu funkcjonuje klub dyskusyjny imienia Tomasza Merdy. W dalszej części spotkania o generale brygady Stefanie Koseckim opowiedział dr Bartosz Zakrzewski. Temat pozostałości linii Mołotowa na terenie ziemi ostrowskiej przybliżyła Sylwia Kos. Ostrów Mazowiecka, jedno z wielu czy jedyne w swoim rodzaju. Studium socjologiczne nad specyfiką małego miasta północno-wschodniego Mazowsza podjął ksiądz dr Janusz Tułowiecki. O badaniach językoznawczych w powiecie ostrowskim opowiedziała profesor Barbara Falińska. Natomiast Rafał Zęgota przedstawił działający przy Stowarzyszeniu Klub Dyskusyjny imienia Tomasza Merty jako przykład tworzenia środowiska intelektualnego.